I teraz mamy możliwość jechania tym samochodem. UPKA, oh yeah. Czyli Dunhopperem. I Dunhopper ma taką właśnie, takie zastosowanie, że on może właśnie skakać. Więc myślę, że jest to całkiem wpyte, jeżeli chodzi o to. Tak więc kiedy wciśniemy L1, no to możemy robić coś takiego. No i z cutscenki, co mogliśmy teraz obejrzeć, to dowiedzieliśmy się tylko tyle, że Cleaver jest zadowolony z naszych umiejętności i troszeczkę się poirytował, że Daxter zaczął się z nim przedrzeźniać. Więc no. I w taki oto sposób nastał dzionek. Dobra, i teraz tak, możemy cofnąć się do tego, albo lecieć dalej. I ja myślę, że po prostu polecimy dalej, dlatego że już przy okazji zrobimy sobie misję dla tego, dla Sima. Ponieważ Sim wspominał o tym, że jego żołnierz zaginął w poszukiwaniu tej całej satelity, która rąbnęła o wulkan, a raczej w okolice tego wulkanu. Więc po prostu sobie tam się już udamy, czemu by nie. W mojej skromnej opinii nie jest to żaden problem. Wręcz przeciwnie, ja mogę to zrobić. Myślę, że tak mówię, przejdziemy sobie z parę tych misji i może nawet dzisiaj cały pierwszy akt ukończymy, bo jak dojdziemy do Haven City, to będziemy mieli już wtedy, z tego co się orientuję, ukończony cały pierwszy akt. A byłoby fajnie ukończyć pierwszy akt w jednej sesji. Bo zrobię sobie wtedy taki zapas, że to jest głowa mała. Można by powiedzieć, że już mam zrobiony zapas, bo jeszcze muszę porenderować odcinki z tego, z Kroka dwójki, nowej serii. Spyro trójkę Reignited Trilogy do końca. Tam już maksymalnie 3 odcinki zostały. Spidermana Enter Electro do końca. No, no to można by powiedzieć, że z tą serią wystartujemy pod koniec czerwca, początek lipca. A ja to nagrywam 12 czerwca, co jest zabawne. Kurde, ładne tutaj widoki są. Podoba mi się to. Dobra, teraz spróbujmy dostać się tam do góry, ponieważ jak widzicie, tam są normalnie te precursor orby. A, easy, można się tutaj łatwo dostać. A ja jestem, że tak powiem, chełpię się na precursor orby, dlatego będę po prostu je zbierał przy każdej możliwej okazji, jak będę widział oczywiście najbliższego. 16, 17, 18. Oh yeah! I tyle. 18 precursor orbów mamy ogólnie, więc to jest, myślę, że dobry wynik. Dobra, idziemy teraz tutaj i możemy zacząć. Dobra, mamy tutaj oczywiście oko, które nie pozwoli nam przejść dalej, dlatego że potrzebujemy jedną umiejkę, której obecnie nie mamy. Więc możemy do tego czasu sobie tutaj poczyścić teren trochę. Czemu by nie? O, patrzcie, mamy charakterystyczny portal. Ale jest na razie nieczynny, więc na razie nie wiemy, gdzie on by nas zabrał. No, 76 skal gemów. Okej. Tutaj mamy oczywiście znowu amunicję. Więc teraz myślę, że warto byłoby po prostu rozpocząć coś a la trening. Chociaż nie wiem, czy bym mógł to treningiem nazwać. Generalnie polega to na tym, że będziemy musieli dostać się na samą górę. Tak jak widzicie. Okej, uwaga. No, bułka z masłem. Za pierwszym razem.
Ale to jeszcze nie koniec, ponieważ to jest dopiero początek. Teraz zaczynamy drugi poziom. I szybko łamiące się platformy, jak widzicie. Tak więc trzeba naprawdę tutaj robić... Może nie speedrun, ale musimy szybko reagować. Czyli mieć szybki refleks. No, to można łatwo rozpoznać popękaną platformę. Easy. Jesteśmy na samej górze. Mogę wam nawet pokazać tym trójkątem. A nie, trójkątem nie można. Czy można przybliżać? Nie, nie chciałem tego zrobić. O, na szczęście możemy kontrolować tego Dark Jacka. Czyli możemy sobie go aktywować L2 i L2 wyłączać. I nic się nie będzie działo. Ponieważ... A dobra, tym mogę. Gałką analogową mogę sobie tak ten przybliżać. Zobaczmy. Kurde. Tam na samym dole zaczynaliśmy, a teraz jesteśmy na samej górze. Nice. No, tak więc co chciałem powiedzieć, to to, że nowość w Jacku Trójce jaka jest, to to, że jeżeli przypadkowo byśmy aktywowali Dark Jacka, to możemy go szybko wyłączyć, a nie, że musimy czekać, aż cały Dark Jack nam minie, tak jak to było w Jacku Dwójce. Sweet. Seem said they lost an expedition of monks on the volcano. I bet they built these gliders to reach the top. Yeah, lost being the operative word. If they vanished, don't you think that was a sign? Hello? Yeah, but you've got me. All we have to do is hit those accelerator rings and we're golden. Oh no! See any feathers here? Looks like fur to me. No feathers, no fly of the axle. There's no way you're gonna get me on some precursor monk crap! Absolutely zippo chance! Forget it! Finito! Fat chance! Not gonna happen! Nope! Nuh-uh! Never! Jack! No, i jak widzicie, teraz musimy lecieć do wulkanu. Myślę, że łatwo można było obczaić, o co chodziło tutaj w tej cutscence. Więc będziemy sobie latać nad Spargus City i nad tymi przedmieściami. Oczywiście Daxter był przeciwny lataniu, bo on nie lubi, nawet sam wspomniał o tym, że odselenie latają. No ale Jack zrobił wszystko wbrew jego woli, więc... No niestety. Teraz Daxter musi się z tym pogodzić. Czy mu się to podoba, czy nie. I lecimy, kurde, nad Spargus. Musimy dostać się teraz do tego wulkanu właśnie tam, o którym ten Sim wspominał. Tak więc... Zaraz będziemy w jego okolicach. I musimy o te pierścienie cały czas ten uderzać, dlatego że one nam dają moc, dzięki której no nie spadniemy, a jest spora szansa, że możemy spaść. Ale na szczęście jeden ominęliśmy, więc nic się nie stało. Przynajmniej mam taką nadzieję, że się nic nie stanie. O-o, teraz się może stać. Teraz się może stać, bo możemy rąbnąć. No właśnie. Jeden żeśmy ominęli. Kurde. Na szczęście checkpoint mamy, więc tyle dobrze. Kurde. Aż się dziwnie czuję, że ta gra wie, co to są checkpointy, nie? Trochę byłem przyzwyczajony do tego w Jacku Dwójce, że gra w większości nie wiedziała w ogóle, co to jest checkpoint. Aj, znowu kurde to samo. No. Sorki, że mówię, teraz nic nie mówię, ale chciałem, żebyście się wsłuchali jakby w to, jak sobie lecimy. Tak na spokojnie, żebyście się wczuli w klimat razem ze mną.
to się źle skończy, to się źle skończy. Nie, no dobra, żartuję. Źle się nie skończy, będzie dobrze. Well, now we can't go back the way we came. Let's go check it out. Right behind you, partner. Far behind you. Tak. Dostaliśmy już trawkę, mimo że żeśmy nie zaczęli tego poziomu dokładnie. Dobra, tutaj widzę, jak widzicie, brama nas blokuje, ponieważ nie mamy odpowiedniej umiejętności, która by sprawiła, że moglibyśmy dostać się do tego, do portalu. W ogóle zastanawiam się, jak Daxter stąd spadł, bo cutscenka skończyła się na tym, że on se tak zwisał. No ale dobra, nie będę tutaj doszukiwał się. Jakby to powiedzieć. O, patrzcie, co teraz możemy robić. Widzicie? Patrzcie, jak będziemy ich teraz kosić, kurczę. Takie upgrade'y by mogły się przydać w Jacku 2, ale nie było ich niestety. Szkoda. No po prostu szkoda. ...94T Skaldżemy. Ta 95. Teraz lecimy do góry, na spokojnie. O kurde, jesteśmy w tym pięknym poziomie, Jezu, mój ulubiony poziom. Ogólnie bardzo lubię ten poziom ze względu na grafikę, nie? Grafika to jest po prostu mocna część tego poziomu, no i przede wszystkim nie tyle co grafika, co po prostu soundtrack, który również nam tutaj przegrywa. Dałem dupy dlatego, że ten, że musimy kurde tego Lipera osiąść. Dobra, szybko uciekamy od nich. Nie mam zamiaru z nimi walczyć. Dobra, lecimy za tym Lipel Lizardem. No trzeba będzie go osiąść. Pamiętam to doskonale. Chociaż nie, chyba nie było to. A może było? Może jednak trzeba było go osiąść? On wiem, że przed nami teraz ucieka, ale wydaje mi się, że było to opcjonalne. O, mogliśmy go użyć, kurde. O, i super, mamy go. Dobra, skoro już mamy go ten, osiadliśmy go, no to zobaczmy, co teraz tutaj trzeba będzie zrobić. A, tam trzeba będzie chyba się dostać. Tak mi się wydaje. No, trzeba będzie teraz tu skakać, więc dobrze, że go mamy. O Jezu, no nie. Na szczęście, dobra, tu checkpoint mamy. Gdybyśmy grali w Jacka 2, to tutaj nie byłoby checkpointu. Tylko byśmy musieli ten, całą misję od zera przechodzić. Ale widzicie, tutaj mamy już checkpoint. Dobra, czy on nie będzie nam już potrzebny? Chyba nie będzie nam, więc lecimy do góry na po drabince. Wait here, I'll be back.
No i teraz sekwencja Daxtera, czyli wspinanie się po tych posiadkach. I tak to jest szybsze niż w The Wrath of Cortex, więc oczywiście jak najbardziej okejka tutaj leci. No i teraz jak widzicie, w przeciwieństwie do pewnej gry zwanej jako Daxter, którą niedawno ogrywałem, to Daxter tutaj jest o wiele szybszy niż w swojej własnej grze, co jest dosyć interesujące. I zanim ktokolwiek powie, że o, bo to PSP, no sorry, kurde. Według mnie taka wymówka to jest siusiak warta. Bo jest dużo gier, które potrafią w miarę szybko chodzić, w sensie postacie w tych grach na PSP dosyć szybko się poruszają, więc sorry, ale dla mnie to trochę, no, sami wiecie o co chodzi. No i teraz Jack na nas czeka. Z pozą jakby chciał srać w sumie. I lecimy dalej. Będziemy wykorzystywali teraz nasze upgrade'y, żeby jak najwięcej Skull Gemsów zebrać. W wersji na PS4, gdybyście tak właśnie spamowali, to byście mieli takie kurde spadki FPS-ów, że to jest szok, nie? To 13, nice. Dobra. Gdzie teraz mamy iść? A, już wiem gdzie. Tędy. Nie, kurde. Grafika w tej grze jest po prostu przepiękna w tej kolekcji HD. A soundtrackowo ten poziom też pięknie wygląda. W ogóle taki czuć klimat wiosenno-letni tutaj, nie? To jest coś pięknego. To do everything. O, i mamy kolejną sekcję z Daxterem. Tym razem mamy zjeżdżalnię. To mi się właśnie, jeżeli chodzi o te zjeżdżalnie, to kojarzy ten Jack 1, gdzie w podwodnym poziomie trzeba było właśnie w taki sposób się poruszać. Tylko że wtedy wiadomo, był Jack i Daxter, a teraz mamy samego Daxtera. Więc no, też jest dosyć ciekawie. Gdzie jest Jack? A, dobra, musimy się tutaj dostać aż. A może nie tutaj? Znaczy tutaj, ale... tam do góry, o. Bo ja ślepy jestem i nie widzę. Bo trochę tutaj ciemnawo, nie powiem, że nie. Ale wiem, że za dzieciaka nie potrafiłem tego za pierwszym razem przejść. Zawsze to robiłem za drugim albo za trzecim. Bo po prostu przeciwnicy mnie tak szybko kasowali, że to było po prostu, no słabe.
miss me? Okej. Oj, znowu mamy tutaj tych. Znowu mamy oczywiście naszych metalheadów. O Jezu, ile tutaj ich jest teraz. Kurde. Dobra. Więc teraz posuwamy tutaj tu. I zium. No. Kurde. Czemu to się nie chce? A dobra. Kumam. Czemu to nie chce? Jezus Maria, nie zwróciłem uwagi, dobra? No dawaj. Oh yeah. Wspinamy się teraz dalej. Wchodzimy wyżej, jeszcze raz wyżej. Okej. Ale pięknie ta sekcja wygląda. Ja cię sunę. O. Mamy drabinę. Looks like I didn't agree with him. Don't touch it, Daxter. Who knows what more dark ego would do to you? Look at me, Jack. I'm short, I'm hairy, and I itch in strange places. I couldn't do worse. Relax. I know what I'm doing. Oh, yuck! Cold, clammy, dead hands. Oh, I can't look. Look out, Daxter! Jack? Where are you, buddy? It's a dark power, Dax. Some kind of invisibility. Yeah, well, cut it out! If you moved that fast a long time ago, I'd still be wearing pants! You know what I really miss? Soft underpants. You know how it lifts and cradles? You wouldn't understand. We're out of here. No to już wiemy, co się stało z ziomkiem Sima. On po prostu zmarł. Skamieniał. No i teraz też mamy moc. Przejęliśmy moc po tej statuetce. Jest to moc niewidzialności. Więc będzie teraz ciekawie, nie powiem, że nie. Dobra, możemy stąd spadać już. Nic tutaj po nas. Albo wiecie co? Poczekajcie. Dostanę się do bezpiecznego miejsca i zrobimy Z2. O, tutaj się staniemy i zaraz wracam. Pewnie będę jeszcze miał za niedługo kolejne Z2, ale no, przynajmniej w momencie, kiedy teraz wróciłem, to coś się zrobi. Ogólnie taka ciekawostka. Kolejna zresztą. Nie wiem, czy wiecie, ale fabuła w Jacku Trójce jest trochę poważniejsza względem Jacka Dwójki. A to dlatego, że przez to, że właśnie nie ma tego Andy'ego Gavina oraz Jasona Rubiego, to pewna kobieta, nie pamiętam jej niestety imienia i nazwiska, nie pamiętam, jak ona właśnie miała na imię i nazwisko, jeżeli sobie przypomnę, to oczywiście tutaj się wam pojawi tekst. Ona jest jakby odpowiedzialna za fabułę do Jacka Trójki, dlatego że ona również pisała fabułę do Uncharted, do serii Uncharted, więc taka ciekawa sprawa. Dobra, jak teraz aktywować tamtą moc naszą? O, możemy... O, dobra, jesteśmy niewidzialni, możemy przejść. Oh yeah.
Okej. Jesteśmy już na samym dole. I tu oczywiście mamy miejsce, do którego możemy się dostać, ale zanim się dostaniemy, no to oczywiście musimy najpierw tutaj poniszczyć co trzeba. Dokładnie tak. Teraz będziemy mogli tego użyć. Użyć, a nie użyć. I lecimy z koksem. Na pełnym speedzie. No i w taki oto sposób oszukaliśmy system. Nie, no nie oszukaliśmy, po prostu trzeba było tak zrobić i już. O, ładnie tutaj woda płynie. Śmiesznie wyglądają te cegły. O, i tu będziemy mogli sobie uzupełniać ten. Nasze mroczne eko. To też ciekawa sprawa. Fontanna mrocznego eko. Któż by się spodziewał? A, kurde, zapomniałem. No, odzywki Dextera oczywiście również powracają. Zapomniałem. Za szybko poleciałem, kochani, do przodu. Za szybko poleciałem do przodu. Bo to trzeba zrobić inaczej. To trzeba zrobić, moi drodzy, w inny sposób trochę. To trzeba przecież podejść tutaj. Użyć trójkącika, dokładnie. I teraz na środeczek.